Jak dalej będzie tak przecinać, to będę musiał chyba grę zrestartować i powyłączać, co się da. Wyłącz działanie procesora, jest ci niepotrzebny. No. Jakby się procek przegrzewał, to by źle było, wiesz? To już raczej procek do wymiany. O. Połączyło się. A no tak. Nic dziwnego. Cutscenka. No wiadomo, że cutscenki najwięcej zasobów pożerają. Jak tak? Dobra. Połączyło mi się. Ale i tak mam takie spadki FSU, że ja pierdzielę. Nie wiem, o co tutaj chodzi. Będę musiał chyba ten przeczyścić trochę system. Ustaw do ustren, do ustawień fabrycznych, to zawsze pomaga. Ta. A tu się co dzieje, jakaś wojna? No na pewno. Skąd? A. No, tylko gra się załadowała i od razu 60 tych 60 temperatury. No to ci się lekko przegrzewa. No. Tak lekko bardzo. Nie no, może faktycznie przez to, że mi się trochę podgrzewa. Jajko sadzone już mógłbym na tej karcie chyba usmażyć. Czy ja wiem? Na 60 stopniach? Chyba poszliśmy w przeciwnych kierunkach. Na co się będziemy? Widziwa. Te ścinki mnie dobijają. Nie wiem, czy ta mapa jest tak beznadziejnie zoptymalizowana, czy kiczort. Czy mi się tekstury doczytują. Ale na SSD-ku przecież to się powinno szybko doczytać. Powinno. Granat na 14 poziom. Ty w złą stronę poszłeś. Okay.
Znaczy wiesz, ja biegam tak, żeby poodkrywać jak najwięcej. No właśnie, ja też tak chciałem, ale No i nie widzisz, wyszło. ja tak pobiegłem i odnalazłem część Claptrapa. Po co ty dla niego części zbierasz? Żeby było. Aktywność poboczna, ale zawsze coś. Ale dla niego? Zawsze to jakiś eksp. No, na dwa auta pojechaliśmy. No. Czołem. Szturmowcy ze Star Warsów. Mm.
civilians. Malawan doesn't care if they're caught in the crossfire. They're here to take over Atlas and sell Reese's new weapons as their own. To them, this war is just a merger. Let me know when you're ready to take back that Atlas base. You ready to move out? The base isn't far, but... What was that? Ale rypu. Ale ktoś bąka puścił. Tak zwany ogłuszacz. Jakąś winą sobie zjechałem. No widzisz, ty windziarzu. O, zablokowana skrzynia. Ty, bo ona chce, żeśmy do innej lokacji poszli. No to czekamy. Aż tutaj obrobimy całą mapę. Pytanie, gdzie ja kuźwa wyszedłem? Gdzie ty jesteś? No zjechałem windą na dół. Siema. Zleciał z góry jak jakiś ten NPC z Morrowinda. Ten, któremu zaklęcie nie zadziałało, lewitacji czy co on tam miał. Nie grałem w Morrowinda. No ja zagrałem może z 2 godziny. Wiesz, za stara gra jak na mnie, nie? Mnie to irytowało to, że tam ten używanie zaklęć i tak dalej czasami sprawiało, że nie trafiałeś przeciwnika w ogóle. I to mi najbardziej przeszkadzało. Nie wiem czemu. Zium. Będzie coś ich tutaj, czy tutaj nie będzie nic? Empty Schuller. Aha, tam już widzę, że będzie ten do odkrycia. Jak się nauczymy czytać te całe znaki Iridium, czy inne pierdoły.
Czyli nigdy. Ale teraz polecimy sobie tutaj, tutaj. Dobra, teraz gdzie mi nam zostało odkrycie? Dobra, widzę, że tam. Dzium. Tutaj gdzieś. Ej. Tam u góry jakiś NPC jest. Chyba. Gdzie? Nie widzę. Ty to twój zwierzak. No nie wiem, widzisz ten taki dom? Nie, mój zwierzak znika. No jest taki romplata. Aha. O. No lata, no. To musi być coś u góry. No to lecimy tam normalnie. Zium. Dobra. Mapka odkryta, czy jeszcze nie odkryta? No w sumie. Co ty robisz? Normalnie jak bariera w górniczej dolinie. Nie do sforsowania. Ona jeszcze prądem raziła. O, zmieszczę się czy się nie zmieszczę? I zmieściłem się. Taki otwór to by się chyba tylko Eli nie zmieściła. O, Eridium z nich nawet by może wypaść. Wypadło ci z tego pokurcza Elysium? No. Snajperka na 14 poziom, ataka beznadziejna. Ty możesz odblokować tą skrzynię, co jest tutaj? Nie. Aha. Ty, ja obstawiam, że znowu pewnie będzie jakiś poboczny quest, który dopiero ją odblokuje. Dobra, zobaczmy w ogóle, czy my mamy tutaj jakiegokolwiek questa, czy coś w tej lokacji. Szkoda, że tutaj właśnie nie ma ten podziału na to, tylko musisz tak sprawdzać po mapie, czy ci pokazuje. No dobra, widzę, że jakiś jest zaznaczony. Trzeba będzie... A, widzę, że to jest powtórka z questa z dwójki. Że trzeba było wskazać postać, która kogoś tam ubiła, zastrzeliła. Nie kojarzę. No bo tak daleko nie doszedłeś w fabule.
Sungury, czy to jest... No dobra, to niby jest Sungury, tylko... Czekaj, bo tutaj chyba na tym poziomie... A, no tak, tutaj. To krwawi. Dobra, trzeba lecieć, zobaczyć. Aha, i trzeba któregoś ubić. No to proste, że... Znaczy? Raxa. Znaczy powiem ci, że ja tam jestem słaby w takich gierkach detektywistyczno-logicznych. Ale mi ten Max najbardziej pasuje. Ten Rax to niby taki, że to ja, ale z drugiej strony no tak... Wydaje mi się, że... Wiesz... Czekaj, jak to było powiedziane? Krowa, która... Dużo ryczy, daje mało mleka? Czy jakoś tak? No... No... Więc mi się wydaje, że na tej zasadzie działa, że... To właśnie Rax je nie zabił... A zabił właśnie ten Max. No ja bym ubił Maxa. No to idziemy go zabić. No, tylko zobaczmy, który jest którym. Mam nadzieję, że będzie napisane, tylko... O. Psycho. No, trafię. Oj, oj. Nie, zaraz do ciebie biję, tylko... O. Tu jest ten Max. No to Maxa. Marman Nates. Nie.
Ty Boraxa zabijasz. Ej. To nie jestem cały Maxiu. Jest i Max. Umarłem. Dobra, Rax przeżył. Przyjedź po mnie. Widzimy. Strzela do mnie jakiś dziadyga. No. W momencie, że wypadł mi jakiś złoty pistolecik. Nie wierzę, no. Tylko czekaj, bo tutaj... Bo tutaj gdzieś jest ten... Bo tutaj gdzieś jest Typhoon Luke. A co to jest? No to poboczna ta aktywność. Aha, okej. No tylko... Gdzie to jest? Bo to jest niby na tym poziomie, więc... Tutaj jakoś trzeba się dostać. O, tu okej. O, jest. Dobra. Ej, możemy jeszcze Raxa zabić, weźmy zabijmy dwóch. O. No okej. O, złoty nade. Co? Złotego nade'a dostałem. Wow. Była jakaś zmianka, że zabiliśmy obydwóch, czy nie? No mówiła. Że teraz to na pewno pomściliśmy jej rodzinę. No i co, łatwo? Tak. No dobra, no to tutaj to już chyba nie będzie żadnego questa, ale jeszcze zobaczę. Ace Baron wymaga przejechania gdzieś, czy... No nie no. AC Baron to gdzieś tam jest. Tu. Bum. You're here. See, I'm trying to help out all the poor bastards affected by this war, but yo, straight up, we are running short on med supplies. We need hexaprazine, skagoil, melodinax, and hemopax. Track them down for me, will ya? O, panie. Wydropiłem złotą tarczę, która robi, że mam takiego robota mi nad głową lata i on zadaje damage. Wow. No, widzisz. A ty narzekasz, że nic ci nie dropi. Bo prawie nic. Fa, 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 fa. Ty patrz, jak kusę, to się jakaś taka tarcza robi. Pole ochronne. No. No, mam nadzieję, że to wszystko jest na tym poziomie. Znaczy w tej na tej mapie.
okazuje, że tam... Aha. Widzę, że tam trzeba będzie chyba sobie poskakać. Dobra, tutaj można być tym dobrym. A że to tylko 100 tyn dolców. To mnie stać. Nie no, dlaczego? Panie. Przecież World Hunterzy to bohaterzy. Ale się zrymowało. Chłop nie czuje jak rymuje. Jak to dobrze, że niektóre misje są tak blisko. Aha, i teraz tutaj te. A my już tu byliśmy. A, o teraz można otworzyć tą skrzynię. To chyba nie tu. Nie no tutaj ten, jak idziemy tam do już głównej misji. No dobra, tylko że my mamy do niego ten. Dostarczyć. A dobra, to już tam idę. Unikalny pojazd, znaczy, czy tam część? Kuźwa. Aj, kuźwa. Okay. Bo mam wrażenie, że popełniał największą głupotę, jaka się da zrobić. Czekaj. Bo to jest ok. Teraz. No właśnie, co teraz? No ja już się wdrapałem. O, jakaś bazułka. Od 14 poziomu. I pojazd unikalny tu jest. No. To jest Catch a Ride. Dobra, gdzie jest najbliższy Catch a Ride? Najbliższy Catch a Ride jest tam.
Hijack target. Zobaczmy. Bo widzę, że on wypuszcza jakieś te granaciki. No, a to useless się chyba wydaje. Mówisz? Lekko. Tylko czekaj, gdzie to jest? Sticky bombs. A zobaczmy, jak to będzie działać. A, tylko czekaj, bo... coś nie załapało. No. Czekaj. Body. To jest znowu nie to. Kurna. To ty próbuj, ja zaraz przyjdę. Spoko. O, już. Dobra, dobra, już się nie wysadzaj, co? No, udało mi się w końcu to łączyć. Gratuluję. Skill 10 na 10. I widzę, że się pojawił z powrotem. Ty, jak przytrzymam to i V jednocześnie, to nie ma animacji wyrzucania. No, u mnie jest. U mnie nie ma. No, widzisz. Jakaś ty zdolna bestia. Bo ja mam moc. No. Wszedł w teksturę. Wcale nie zbugowana gra. No. Ty, weź przesuń swojego zwierzaka. Mam blokuje NPC. Coś ty mu zrobił? A to ty! Aha! Przeprosił cię. To twoja postać przeprosiła, nie moja. Ale ja nie wcisnąłem V, tylko ja. O, fajnie. No nie koniec questa. Świetnie. Można rozdać punkt umiejętności. To może.
Whenever killed, a to jest co? No dobra, no to zobaczmy, co my tutaj mamy za questy jeszcze w tym miejscu. Tutaj musimy wrócić do tej cypki. Ona jest, 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 jest. A, dobra, widzę, że jest tutaj, ale... W sumie dobrze by było podskoczyć, posprzedawać przedmioty. Okej. Dobra, przeteleportowałem się do tego... Do fortu. Też tak zrobię, postaram się. Dobra, śmieci posprzedawane tylko. Chociaż nie, z drugiej strony to już wolę. To już wolę pistolecik. Ten. No i gitara. Dobra. Tutaj nie widzę żadnego punktu szybkiej podróży. Dobra, to lecimy. Oddać questa. Czekaj. Gdzie to jest? Guardian Angel. A, to bym musiał tutaj zrobić, okej. Dobra, wskakuj. Zespawniłem pierwszy lepszy z brzegu. I YOLO.
19. No jak ci święta minęły, Blanek? A szybko. No tak, tak. Jedzenie, picie, spanie. Jedzenie, picie, spanie. I w międzyczasie komputery. Dziewczyna byś sobie znalazła, nie? Nie, za mało zarabiam na takie rzeczy. No chłopie. Poniżej 5000 na rękę nie ma sensu się pchać w takie rzeczy. W zasadzie logiczne. Ty, ta laska dalej tu i czeka na nas. A niech czeka. Głupi NPC. Logika NPC-ów w grach. Dobra, weźmy sobie coś. Max Health. Regenerate HP. Nie, dobra, chyba. Tylko... No dobra, to przyciąga, no to okej. Ale tak patrzę na te drzewko umiejętności i tak stwierdzam, że to jest takie what the fuck. Żeby to ogarnąć, to trzeba mieć chyba skończoną wyższą szkołę. Możliwe. Ja byle co daję, tak szczerze. Znaczy ja wiem, że chyba tam gdzie się zmienia ten wygląd, to tam chyba można zresetować umiejętności, więc to nie jest problem. Xerongie, o, to patrzę sobie to. No dobra, no to nie mamy wyjścia, tylko tego questa zrobić, bo wszystkie pozostałe wymagają zabrania się do jakichś innych lokacji. To idziemy. No. No mam nadzieję, że przejście do tej lokacji nie wywali. Bo jak wywali, no to pierdziele, dzisiaj nie nagrywam. Nie, no nie mów tak, może nie. Mówisz, że też masz nadzieję, że nie wypierdzieli w kosmos? Tak. Ja wierzę w to. Wiara. Nadzieję matką głupich, jak to się mówi. O, akurat pasuje. No dobra, zobaczmy czy stąd da radę zobaczyć gdzieś.
Ten latający, ale nie widać. Nie, ten latający rąb. Mamy go złapać? Nie, ale po coś chyba był zaznaczony. No tak, no jeszcze by irytować gracza. Puch. Jest sałatkę. Obiad cały. No, cutscenki nie było, ale ledwo się zaloguje ten. Ledwo się pokazało i kuźwa, ale to jest 15 FPS-ów przez chwilę było.